fajnie, zobaczcie. Ochotka mi podpłynęła. Mamy rybkę. Oczywiście płotka. Hej, siema, witajcie. Ja jestem już nad zbiornikiem. Minus 15. Miałem nadzieję, że będzie troszeczkę cieplej. Powiem wam szczerze, że tak, sprzęt już sobie wyniosłem wcześniej. Zanęciłem delikatnie. No i co? No i będziemy liczyli dzisiaj na jakieś, kurde, mam nadzieję, że jakieś płotki wejdą. No tak jak wiecie, u nas tutaj ciężko z tą rybką, ciężko ją zwabić, ciężko znaleźć. No ale mam nadzieję, że się uda. Mam dzisiaj trochę czasu, może się troszkę też ociepli. Nie będzie tak zimno. Na dzisiejsze łowienie przygotowałem sobie bałałajeczki i jedną wędkę ze spławikiem. Jeżeli już będę po prostu bardzo odmarzał, to po prostu przestawię się troszkę na spławik. No zobaczymy, jaka będzie temperatura, zobaczymy, jak te rybki będą brały. No i co? Będziemy łowić na pinkę, ewentualnie na ochotkę. No zobaczymy, zobaczymy po prostu, jak ta ryba będzie żerować. No i powiem wam szczerze, że no troszkę w takim płytkim miejscu, płytszym miejscu w tym momencie. Zaczniemy od płytszego miejsca, ewentualnie jeśli nic nie będzie się działo, to będziemy się przenosić gdzie indziej. Także słuchajcie, ja lecę nad wodę i będę powoli próbował coś łowić. Miejmy nadzieję, że jakaś rybka się znęci i coś uda się złowić. Dzisiaj mają tutaj być podobno jakieś zawody, z tego co słyszałem, także pewnie trochę ludzi się będzie kręcić. Ale mimo wszystko miejmy nadzieję, że coś tam połowimy. No oczywiście wiecie, jak ja nie mam zbyt wielkiego doświadczenia z tym lodem. Raczej po prostu tak, chcę się wyrwać z domu i w formie zabawy coś dla was przy okazji nakręcić. No dzisiaj będę łowił sam. Nie będzie ze mną chyba, znaczy Pickensa na pewno nie będzie. Może Łukasz się zjawi, nie wiem czy się zjawi. To znaczy nie będę sam na lodzie, bo tu już jacyś wędkarze są. Ale no jeszcze taki, jeszcze może Tomek z Kaminem podjadą za jakieś 2 godzinki na chwilę tutaj do mnie, więc zobaczymy. No lecę na lód, będę próbował, mam nadzieję, że ta temperatura się troszkę podniesie, bo powiem wam, że przy tych minus, no nie wiem, teraz minus 14 bodajże pokazuje mi termometr, to no to lekki hardcore. Także słuchajcie, ruszam i będę próbował coś tam walczyć. Zobaczcie. Pierwsza płotka na spławiczek. Proszę? Znaczy ogólnie nie jest za wesoło, no. Ogólnie ja już dzisiaj zrobiłem spławik, bo to po nim jest bardzo kiepsko. Aha. Praktycznie nie bierze. Ach, także nawet się bałajką nie bawię. No to właśnie mieliśmy zawody mieć, ale jeszcze nie dojechali. No właśnie słyszałem, bo prezes mi mówił, że będziecie mieli zawody. Mówię. Dlatego ja się nawet nie szykowałem na okonia, tylko tak grubiej. I nie chce mi się nawet tą bałajką przy tych minus 14 jechać, bo kurde jest masakra. Dlatego bardziej się na płotki nastawiłem, ale z płotką też jest ciężki temat. Znaczy tak od strzała ją znęcić to jest problem. Trzeba dłużej posiedzieć, nie? O, tak, oho. A jak biorą to właśnie taki. A tak poza tym to ciężko. Ja to pierwszy raz jestem w ogóle na tym zbiorniku. Powiem szczerze, że ta płotka jest chętniejsza do brania, z tego co zauważyłem. Na taką przynętę, która się nie rusza, czyli nie wiem, pinka, coś, o, zostawiona, niż na bałałajkę. Płoszy się bardziej. Nie wiem czemu, ale ta ryba tak reaguje. Dlatego ja cały czas przecież łowiłem na bałałajkę i tak sobie spławik tylko przygotowałem. No ale no to przecież na bałałajkę, no to przecież delikatnie się łowi. Delikatnie się łowi i ta ryba potrafi się po prostu płoszyć. Znaczy płoszyć, po prostu nie chce brać. Nie bierze, nie? I to przy pracowaniu takim, że prawie wcale, nie? Czyli prawie nic, nie? Słuchajcie, dzisiaj spławik. Rozmawiałem przed chwilą tutaj z panem. Ja po prostu dzisiaj katuję spławik, bo zauważyłem, że no po prostu jest zimno, nie chce mi się bawić z bałałajką. Dlaczego będę atakował spławik? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jakaś większa płotka wejdzie. Powiem wam, że haczyk taki 18.
Nie wiem, tak jak mówię, nie mam doświadczenia w łowieniu na spławik. Ale ja mam nadzieję, że jakieś rybki wejdą. Miarę fajne. Jak do tej pory widzieliście dwie płoteczki. No niestety malutkie. Troszkę krótka wędka łowienia na spławik, a powiem wam szczerze, że innej nie miałem. O, już jest branko. O, i mamy rybę. O, to jest płotka. Piękna, zobaczcie. Piękna płoć. Spójrzcie. Właśnie po nie przyjechałem. Taka już ładna. Rybka uciekła. Powiem wam, że dosyć zimno. Ale rybki rozgrzewają. Zobaczcie. Kolejna płoteczka. Nie bardzo wielka, ale fajna ryba. Zobaczcie. Ohoho. Taki klusek mały. Aha. Uciekaj. No siedzą. Ewidentnie przyszły. Udało się. Tak ciężko było, powiem wam. Je tutaj zwabić. A teraz są i mam nadzieję, że po prostu jakaś fajna wejdzie. O, już branie. O, zobaczcie, kolejna płoteczka. Ale się cieszę, powiem wam. Nie są wielkie. Zawsze męczyłem bałajkę. Dzisiaj, tak jak mówię, bardziej się nastawiłem na spławik, gdyż ta temperatura i nie łowię, powiem wam szczerze, na ochotkę. Teraz trochę grubiej na pinkę. Naprawdę powiem wam, że dziś plan był. O, już coś się działo. Trzeba wybierać na lód. Rozpławik strasznie obmarza. Oj, pięknie. I kolejna branie. I kolejna rybka. Piękna poteczka. Wraca do wody. Powiem wam, że jest mega zimno. Ale fajnie. Damy parę robaczków. Troszkę zanęty z góry, takiej smużącej. Nie chcę bardzo rybki przemęcić. Trzeba wykorzystać to, że po prostu są brania. Ta ryba tu siedzi. Kilka robaków. Nie chcę za bardzo nęcić. Jest u nas na tym zalewie płotki sporo, ale o tą taką większą trudniej. Sugerujcie się tą moją wędką, naprawdę jest troszeczkę za krótka. Fajnie naprawdę by było, gdyby udało się jakieś większe płocie złowić. No ale zobaczymy. Brałem spławik, bo powiem wam, że naprawdę nie chce mi się za bardzo mrozić palców z bałajki. O, nie wiem, już kilka płoteczek, jak widzieliście, padło. Nie jakieś wielkie. No troszkę powiem wam, że też nęciłem na takiej wodzie raczej płytszej. To też nie było do końca dobrym pomysłem, ale jeżeli już wiecie, jeżeli już troszkę zanęciłem te rybki, to już nie zmieniałem miejsca. No i nic, po prostu. Miejmy nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało większym płotkom. Tym, żeby po prostu tutaj podeszły. Słuchajcie, nieodzowna rzecz, pamiętajcie. Ciepła herbata. I przy tych temperaturach kurczę, powiem wam, że pudło. Było branko. Trzeba się wspomagać gorącą herbatą.
Słuchajcie, przy okazji, że nic się nie dzieje, to może wam pokażę zestaw. Bardzo prosta sprawa, bez kombinowania. Bałajeczka, taka jedna z miarę tani. Do tego w miarę dobry kiwok, w miarę tu pewnym uchwytem. Fajna sprawa. Ja po prostu w tym momencie nie łowię. Tutaj mam taki bałajeczkę z trochę grubszą żyłką. I trochę na takim kiwokiem na cięższe mormyszki. Ja najczęściej próbuję okonie łowić na taki zestaw. Mam tu drugą, zobaczcie, identyczną. Delikatniejszy kiwok. Mormyszka raczej taka stonowana, no w zależności po prostu na co te płotki reagują. I tak łowię, no tak jak widzicie, no dziś się nastawiłem na ten spławik. Ale jeżeli dłużej się nic nie będzie działo, będę się bawił z bałajeczkami. Nie no, 7 złowiłem, 8. Zawody. Znaczy zawody nie wiem czy robią, ale mieli robić, dzwonili do prezesa. Skier jakieś koło. No to czemu nam nie powiedzieli, to byśmy z nimi wystartowali? Ale oni chyba nie robią w końcu tych zawodów, tylko sobie tak przyjechali połowić, bo tu gość ze mną gadał, to mówi, że nie wie w końcu. Że... Powiem ci, że zmieniłem metodę. Jak? Na spławi głowy. A i na leniucha, nie? Na leniucha. Dużo lepsze efekty. Jak przyjechałem, nie było nikogo, zimno jeszcze, tak wiesz, dość wcześnie było. A ty zasłaniasz dziurę? Nie, branie za... Zasłaniasz słońce? No trochę zasłania. Ale branie, powiem ci, za branie... No nawet, wiesz, nawet jeszcze nie opadła i łowię na pinkę. Nawet jeszcze pinka nie opadła, mam ochotkę, łowię na pinkę. Nawet jeszcze nie opadła i z braniem. Dobra, dajemy spokój tej dzieży. Mogę spróbować jeszcze gdzieś inne miejsce. Słuchajcie, próbujemy bałajeczką. Na razie cisza, spokój. Z rana, jak widzieliście, były. Cześć. Dzień dobry. Ja widzę, że ktoś nie chce. No. Znaczy, że spławik był też? Nie, no na spławik wszystko łowiłem głównie. Kopałem z 6. Z samego rana, wiesz, jeszcze było zimno jak cholera, tylko wtedy brały, no i potem się skończyło. Tak bardzo krótko. Tak. Powiem ci, że najlepiej brały właśnie na, tak na lenia, no, płotki. Nas bardziej chętnie jadły ze spławika niż, wiesz. Ile metr musi być dziura od dziury, tak? Powiem ci, że trochę żałuję, bo mogłem zanęcić gdzieś na trochę głębszej wodzie. Tylko żeby rybki jeszcze chciały brać. Słuchajcie, idziemy na małą wędrówkę. Przejdziemy się po innych dziurach. Zobaczymy po prostu, co słychać. A to u mnie na tym nęconym miejscu jest naprawdę już nie pach. Nic totalnie się nie dzieje. Tam gdzieś dalej podobno płotka w miarę dobrze współpracowała. A tak się po prostu przejdę i spróbuję.
przy okazji się trochę rozgrzeje, ale mamy dzisiaj fajne słoneczko. Bardzo fajna pogoda, żeby połowić lodu. No już zapowiadają to, jak wiecie, te temperatury takie mocno dodatnie. No i podejrzewam, że myślenie o lodzie nam się już skończy. A włączy się muchówka raczej. Mam szczerze, że wybieramy się za niedługo na jakieś pstrągi. Ale nie wiadomo jeszcze po prostu, jak z lodem na Dunajcu czy brzegiem marznięto, bo raczej myśleliśmy o tym, żeby się wybrać na Dunajec. I nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jak plan. Kurde, wziąłem cedzaka. Nic nie dzieje. Już jest powód, dlaczego nie bierze. Zjadła przynęty. Jutro ma być już dużo cieplej, znaczy dużo. Zapowiadają, że ma się ocieplać powoli. A i pewnie na tym ostatnim lodzie płotka będzie fajnie brała. Niestety nie wiem, czy będę miał czas. Kurde, nie mogę naprawdę się szczelić. O, jest. W końcu rybka. O, widzieliście? Poszła. Nie mogłem zaciąć. Aż w końcu się udało. A. Ho, ho, ho. Aż kiwok się zsunął. Następna. O. W końcu się wszczeliłem. Niewielka. Kolejna rybka. O kurczę, spadła. Bardzo delikatnie się zapinają. Pinka im widocznie tak nie smakuje jak ochotka. Mamy rybkę. O, jaka ładna płoć. Zobaczcie. Taka piękna płoć się trafiła. O. No i po takie rybki już warto przyjeżdżać. Fajnie połowić takie płotki. Nie wraca sobie do płoty. Upłynęła. Dobra. Jest rybka. Kolejna płoć. Zobaczcie, piękna. Ładnie weszły teraz. Wczoraj. Wczoraj też przed wieczorem. Znaczy przed wieczorem. Po południu były fajne branka. Dobra, jest jeszcze ochotka. Miejmy nadzieję, że kilka rybek weszło ładnych. A jest. Jest, 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 jest. Jaka ładna, zobaczcie. Jakie piękne płocie. Jakie piękne płotki weszły. Dałem odpocząć. O, już jest. Duże. Dałem kluczy trochę odpocząć otworkowi. I mamy płocie w łowisku. Troszkę. Ach, kurczę.
na udręka. Zakładamy ochotkę szybko. No fajnie, zobaczcie, ochotka mi popłynęła. Mamy rybkę, oczywiście płotka, bardzo fajna. No, widzieliście, kilka rybek wyszło i znowu spokój. Jeszcze brońko. Jest kolejna płoteczka, zobaczcie. Taka ładna. Nie rzucaj się. Zobaczcie. Hop. I atakujemy dalej. Kolejna rybka, kolejna płotka, ale fajnie, powiem wam, że naprawdę fajnie, bo liczyłem na płoteczki na lodzie, a ciężko się było praktycznie do nich dobrać, teraz udało mi się troszeczkę przynęcić miejsce. Słuchajcie, już będę się dzisiaj z wami żegnał. Bardzo fajnie i miło spędzony czas dzisiaj na lodzie. Co jeśli chodzi o rybki, sami zobaczycie. Było trochę płotek. Był jeden bardzo piękny ogoń. Niestety go nie nagrałem, bo bateria akurat mi się rozładowała, nie wymieniłem i nie chciałem rybki męczyć po prostu. Zobaczycie go na zdjęciu, bardzo fajny. Taki z 30 parę centymetrów. Gruby już tarłowy. Pełny ikry. No i trochę płoteczek, o których wam zawsze mówiłem, że chcę połowić. I zawsze była lipa, dzisiaj było w miarę fajnie, to znaczy gdybym lepiej wybrał miejsce, to podejrzewam, że nałowiłbym dużo więcej. Ale zanęciłem sobie tutaj już miejsce i nie chciałem go zmieniać. Liczyłem na jakąś większą rybkę. No jakichś bardzo dużych nie było, no trochę płoteczek, tak jak widzieliście, udało się złowić. Do dzisiejszego łowienia widzieliście, czego używałem. Używałem zwykłych, najprostszych bałałajek. Jak widzicie, jedna z delikatniejszym kiwoczkiem, druga z kiwoczkiem takim sztywniejszym. O, jak zwykle telefon. Ktoś dzwoni. A to później odbierzemy. I co? Dzień bardzo udany. Piękne słońce, z rana było troszeczkę zimno. Potem się, no fajnie, fajnie, temperatura już w tym momencie do słońca podejrzewam, że jest na plus dobrze. No już po prostu wystarczy, no połowiłem prawie do 14, także no już jest dalej, już jest po 14, więc będę kończył. Aha, nie powiedziałem jeszcze o jednym. Drugą metodą, jaką łowiłem, był to spławik normalny, taki zwykły. Troszkę za krótka wędka oczywiście do spławika. A używałem jej dlatego i z tego powodu, że po prostu z rana było bardzo zimno, nie chciałem mrozić rąk od bałałajki, dlatego po prostu stwierdziłem, że na spławiczek. I powiem wam, że całkiem sporą ilość płoteczek złowiłem na spławik i na pinkę z samego rana, a potem była przerwa. Potem tutaj koło Skielc miało zawody u nas teraz, no i troszkę ludzi zaczęło chodzić, troszkę te rybki przestały brać. No, ale potem jeszcze troszeczkę dołowiłem. Słuchajcie, ja już uciekam, bo muszę wracać do domu. Następny film będzie pewnie, nie wiem, no pewnie postaramy się coś zrobić z pstrągów. Na razie jeszcze rzeki górskie, tak trochę lód zaczął skuwać przy brzegach i nie wiem, jak to będzie z wyjazdem, ale myślę, że się uda. No i co? No i miejmy nadzieję, że też jakieś rybki połowimy. Także jeżeli chodzi o dzisiejszą wyprawę, to trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Hej!